i wszystko, co widzieliście i słyszeliście, nie jest tym, czym wydaje się wam, że jest. Ja się martwiłem bardzo, że się wszyscy nie zmieszczą na tym przedstawieniu i to był mój największy lęk, ale wszyscy się zmieścili naprawdę i jeszcze dodatkowo mogli wejść ci, którzy nie mieli biletów, ale tylko wejściówki. Ale to jest super sprawa, super. A samo przedstawienie? Przedstawienie przejmujące. Cisza jak makiem zasiał. Słuchaliśmy i przeżywaliśmy emocje. To była pierwsza konkursowa sztuka. Jak państwo ją odczuli? Pierwsza sztuka rzeczywiście i już i fajna, świetne dobra. Wrażenie. Dobra sztuka. Tak. To już dobrze. Bardzo nam się podobała i tematyka, i reżyseria. I dobrze zagrana, bardzo tak. Dobrze. Tak, tak. Szczególnie kobiety. Przekaz, jaka jej ta sztuka robi sobą. Co wnosi ona? Przekaz jest dosyć głęboki z tego względu, że na zasadzie pomówienia można można skreślić życie człowieka, zmienić go, a wręcz unieszczęśliwić. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem warsztatu aktorskiego, aktorów, bo trudne tematy poruszane i wchodzenie na te różne poziomy. Jestem pod ogromnym wrażeniem gry aktorów. Nie, no jestem poruszona i myślę, że będę długo myśleć o nim. To kwestia filozofii tej sztuki. Tak. Wina, kara. No bardziej chyba kwestia pamięci, tak? Czy no, da się tak. Dotrzeć do prawdy, odtwarzając pewne rzeczy. Jak pani będzie głosować w takim układzie? W skali od 1 do 10 teraz? Tak. No myślę, że mocna ósemka.